Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę i otoczył ją murę i wydrążył w niej tłocznie, i zbudował wieżę. Potem wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. A gdy przyszedł czas zbiorów, wysłał swoje sługi do tych rolników. Aby wzięli jego zbiory. Rolnicy natomiast zatrzymali jego sługi i jednego pobili, drugiego zabili, a innego obrzucili kamieniami. Wysłał drugi raz inne sługi, większej niż ci pierwsi liczbie. Lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, bo mówił sobie: Mojego syna uszanują. Jednak, rolnicy, gdy zobaczyli syna, powiedzieli sobie: To jest dziedzic chodźcie, zabijmy go i obejmijmy jego majątek. Porwali go więc, wyrzucili poza winnicę i zamordowali. Gdy zatem wróci właściciel tej winnicy, co zrobi z owymi rolnikami? Odpowiedzieli mu: Ich samych skaże jako złych na nieszczęsną zgubę. A winnice wydzierżawi innym robotnikom, którzy będą mu oddawać zbiory we właściwej im porze. Jezus powiedział im: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie: Ten właśnie kamień, którym budujący wzgardzili, stał się kamieniem węgielnym? Od Pana on pochodzi i w naszych oczach jest godny podziwu. Dlatego oświadczam wam, że wam zostanie zabrane Królestwo Boże, a dane będzie temu ludowi, który wydawać będzie jego owoce. Gdy y, kto uderzy w ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, tego zmiażdży. Gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali tych jego przypowieści, zrozumieli, że mówi o nich. Próbowali go zatem zatrzymać, lecz przestraszyli się tłumów, bo uważały go za proroka. Oczywiście hmm, tę przypowiedź Pan Jezus wypowiada do arcykapłanów i starszych ludu w nawiązaniu do tego, że oni chociaż byli jakby do tego, przeznaczeni mieli wszystkie dane ku temu, żeby Chrystusa przyjąć, żeby rozpoznać w Jezusie Mesjasza. to jednak go nie rozpoznają, czy może nawet rozpoznają, czy, czy domyślają się, że to może być On, ale on nie pasuje do ich wyobrażeń o Mesjaszu, o zbawicielu. No i w związku z tym postanawiają się go pozbyć. To jest bardzo znamienne, że oni zrozumieli, że Jezus mówił o nich, a jednak potem doprowadzili do swojego zamierzonego celu. Usunęli pana Jezusa, faktycznie wypędzili go poza Jerozolimę, czyli, czyli poza rękami, oczywiście, Rzymian, jak wiemy. Wypędzili go poza Jerozolimę, czyli poza tę winnicę, i tam go zabili. Właśnie to jest fatalne, straszne, ale to może się przytrafić każdemu z nas. Każdy z nas, będąc człowiekiem wierzącym, tak naprawdę, może w pewnym momencie odrzucić Chrystusa. Stanie się to wtedy właśnie, kiedy zadzieje się w nas to, co się zadziało w tych przynajmniej niektórych właśnie arcykapłanach i starszych ludu. Mianowicie, że oni mieli swoje wyobrażenie o Bogu, o Mesjaszu, o Zbawicielu. Właśnie, jeżeli my zaczniemy sobie sami kombinować, wyobrażać według własnego uznania, jaki jest Chrystus, jaki jest Bóg. Będziemy tworzyć sobie jakiś obraz Boga, no to no może nam się właśnie dokładnie to samo przytrafić. Tymczasem Bóg jest taki, jaki jest. I On nam się tu objawia. Nie? Objawia nam się w Słowie Bożym, i objawia nam się nieustannie w naszym codziennym życiu. Ja Ciągle widzę różne jego znaki, przejawy jego obecności, jego działania, też bardzo specyficznego działania. Działania, które zaskakuje. A rzeczywiście jego działanie zaskakuje, bo weźmy treść tej przypowieści. Jest pewien właściciel winnicy, który bardzo dużo w nią właśnie zainwestował i powierzył ją, Rolnikom, żeby tam nią zarządzali, dbali o nią. Z tego też żyli, żeby z tego też żyli. Natomiast kiedy on chciał odebrać to, co się jakby jemu należało jako właścicielowi, no to oni wtedy powiedzieli nie. My sobie przywłaszczamy tę winnicę. I teraz tenże właściciel winnicy. Yy, wysyła yy, swoje sługi, yy, żeby yy, no odebrali to, co, co, jest, co jest jego. I teraz yy, jednych pobili, tych, te sługi, ci rolnicy, dzierżawcy winnicy, drugich zabili, innych obrzucili kamieniami. Yy, I teraz, na jaki pomysł wpada? Właściciel winnic. Tu dotykamy bardzo dziwnego sposobu postępowania, moim zdaniem. Postanawia wysłać swojego syna. Myślał sobie: Mojego syna uszanują. Na jakiej podstawie? No, posłać, można powiedzieć, w paszczę lwa swojego własnego syna. A jednak to robi. I to de facto zrobił Bóg. Bóg nie powinien był wysyłać swojego syna na ten świat, żeby nas zbawił. Nie powinien był tego robić. To było nierozważne. Tak, użyję takiego oględnego słowa. Nierozważne. Z ludzkiego punktu widzenia chciałby się użyć tu mocniejszego słowa. Co on zrobił? Co to za pomysł w ogóle? A jednak to zrobił. Jednak wysłał swojego syna. Czy, czy tak bardzo mu zależało na jakimś plonie? Właśnie na tym, co mu się należy? Nie. Bóg to zrobił, zresztą ten, że właściciel winicy zrobił to z troski o tych rolników. Bo, bo to nie jest dobrze, żeby ktoś kradł. Tak, bo ci rolnicy chcieli po prostu sobie przywłaszczyć tę winnicę chcieli ją ukraść. Natomiast to. Nie mogło się dla nich dobrze skończyć. Właśnie chcieli pozbyć się, właściciela. Tak jak ten świat, jak my często chcemy się pozbyć Pana Boga. I to nie może się dla nas dobrze skończyć. Więc On, żeby nas ocalić, mimo wszystko przychodzi, wiedząc, co Mu grozi. Robi to z miłości do nas. Oczywiście Pan Jezus poniekąd tak przynajmniej wprost nie mówi o tym, że, że On zmartwychwstanie, że nawet jeśli tak postąpią jak, jak owi rolnicy z Nim, no to On i tak zmartwychwstanie. Chociaż nie wiem, czy właśnie to nie oznaczają te słowa kto uderzy w ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, tego zmiażdży. Myślę, że zmartwychwstanie Pana Jezusa, które jest objawieniem Jego miłości, Jego wierności nam i właśnie jest znakiem odkupienia, zbawienia tego, że pomimo tego, że ukrzyżowaliśmy Chrystusa, to jednak Bóg Syna Bożego, to jednak Bóg nie odwraca się od nas. To jest właśnie to, co kruszy no? te nasze właśnie twarde, kamienne serca, które nie potrafią kochać, nie kochają. One się rozbijają właśnie o tę miłość Boga. Tak, w lekcjonarzu ten werset jest pominięty. Kto uderzy w ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, tego zmiażdży ale myślę, że, że nie powinniśmy się bać nie? przytaczać tych słów, przy przypominać sobie tych słów Pana Jezusa, bo, bo one na pewno nie mówią o tym, że Bóg chce nas zniszczyć. To przeczytam temu całe postępowanie i nauczanie Pana Jezusa. Natomiast na pewno my musimy, musi się rozbić ten nasz sposób myślenia, który prowadzi nas Właśnie do tego głupiego pomysłu przywłaszczania sobie tego, co tak naprawdę należy do Boga, no? przywłaszczania sobie siebie. No? Tak. Bo to każdy z nas jest tak naprawdę tą winnicą. Tak. Każdy z nas jest tą winnicą. I my bez właściciela nie, nie będziemy w stanie należycie o nią zadbać. Właśnie myślę, że to Pan Jezus miał na myśli, opowiadając tę przypowieść. Więc reasumując, nie chciał powiedzieć o swojej szalonej miłości do nas, o szalonej miłości Boga Ojca, Jego własnej miłości, bo ten syn poszedł dobrowolnie. I że to wszystko jest po to, żeby rozbić nasze serca kamienne umiejące, to znaczy nieumiejące kochać, żeby je rozbić i, i przywrócić im życie. Przez to je ocalić. Tak, przez to je ocalić. Tutaj Pan Jezus tak prowokacyjnie pyta tych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, gdy zatem wróci właściciel tej winnicy, co zrobi z owymi rolnikami? I oni mówią, odpowiadają według własnej logiki. Mentalności, co zrobi. Nie? Że ich samych skaże jako złych na nieszczęsną zgubę, a winnicę wydzierżawi innym robotnikom. Tak oni by postąpili. Ale pan Jezus nie mówi, o właśnie, tak zrobi Bóg. Nie, nie właśnie. Nie. On, on potem mówi, że właśnie on będzie tym kamieniem. Który, którym budujący wzgardzili, a który stał się kamieniem węgielnym. Jak wiemy, Golgota to jest skała wapienna, duża skała, która pozostała po wydobywaniu, wydobyciu materiału na budowę miasta, na budowę Jerozolimy. Ale ponieważ to był głaz wapienny, nie, nie nadawał się na budowanie domów. Więc taki został odrzucony i na tym była zrobiona golgota, znaczy miejsce stracy. Tak, ale przede wszystkim sam Chrystus jest to tym kamieniem: tym kamieniem, który, który właśnie rozbija ludzkie twarde serca, kruszy je i przywraca im prawdziwe życie. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.